Dzień dobry, z nami pan dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, były dyrektor DG Agri w Brukseli. Panie dyrektorze, w ostatnich dniach bardzo gorąco jest, jeśli chodzi o kryzys na rynku zbóż. Wiemy, że polski rząd jednostronnie zamknął granice, następnie uruchomił możliwość tranzytu. Jak pan ocenia tę sytuację i w ogóle sposób rozwiązywania tego konfliktu? No to krótko bym określił jako wielka nerwowość i kompletna niekompetencja. Po prostu i wielkie zaniedbania, które nastąpiły, spowodowały do tego, że teraz poszukuje się rozwiązań, no takie, które tak naprawdę kraje będące członkami Unii Europejskiej, a nawet WTO nie powinny wprowadzać. Na takie embarga, kiedyś pamiętamy, jak żeśmy doświadczyli embarga na import, na eksport jabłek do Rosji, czyli importowaną żywność do Rosji, to było to wprowadzone zupełnie bezprawnie. Polski rząd podjął takie dość atomowe rozwiązanie, myślę, po to, żeby w jakimś stopniu przykryć te zaniedbania, które nastąpiły. Ale dziś ma się wrażenie, że no, w Brukseli jakoś nie było woli, żeby rozwiązać ten problem i tu możemy się zastanowić, czy rzeczywiście nie było, czy nie było takiego politycznego nacisku, żeby to rozwiązanie przygotować, bo można odnieść teraz takie z kolei wrażenie, że no, polski rząd zrobił zdecydowany krok i się w Brukseli zmieniło myślenie. No ale jeszcze do niedawna polscy politycy uspokajali, że wszystko jest dobrze, wszystko dobrze funkcjonuje. Na jakiej podstawie Komisja Europejska miałaby podejmować decyzję, skoro do czasu protestów rolników właściwie nie było zdecydowanych działań czy wystąpień rządu. No chociażby chcę powiedzieć o tym rozporządzeniu, które obowiązuje i zawiesza stawki celne do czerwca tego roku. To rozporządzenie przede wszystkim było promowane przez polskich polityków i parlamentarzystów partii rządzącej i ono przewidywało bezcłowy import. Oczywiście tranzyt był też możliwy, ale nikt nie patrzył, czy są jakieś kontrakty zawarte na tranzyt przez Polskę, czy nie, a okrzyknięto tylko to rozwiązanie jako możliwość przejazdu przez Polskę towarów ukraińskich. Nie. Towary ukraińskie na podstawie tego rozporządzenia, które zostało przed rokiem wprowadzone, tak naprawdę mogą cyrkulować po rynku europejskim bez żadnych ograniczeń. Do tej pory, do czasu zakazu. Czy teraz jak Polska zamknęła granice, my możemy dalej utrzymać to zamknięcie, czy będziemy mieli otwartą dyskusję, czy wręcz spór z Komisją Europejską za to, żeśmy jednostronnie zamknęli granice? Jak widzimy, Komisja Europejska podchodzi do tego bardzo profesjonalnie i spokojnie, analizuje sytuację, rozmawia, również zależy na tym, żeby rolnicy polscy, a to są rolnicy unijni, byli dobrze traktowani, bo to jest nasz wspólny interes. Niemniej jednak musi postępować zgodnie z prawem, to są jej wyłączne kompetencje i chcę powiedzieć, że w ramach tego rozporządzenia jest możliwość na przykład uruchomienia klauzuli ochronnej, czyli przywrócenia stanu sprzed tej liberalizacji jednostronnej, tego zawieszenia ceł. Tylko pamiętajmy, to Ukraina jest krajem stowarzyszonym, jest traktat o stowarzyszeniu ratyfikowany przez wszystkie państwa i tam już redukcja stawek celnych nastąpiła, a na przykład na pszenicę jest kwota z zerową stawką celną, kwota 1 000 000 ton bezcłowego importu. To można przywrócić, ale na przykład na kukurydze cło w Unii jest zawieszone ze wszystkich kierunków, nie tylko z Ukrainy i wynosi 0%. Także tutaj myślę, że jest cały czas dużo informacji, których rolnicy nie znają, a rząd polski przedstawia w sposób nieprofesjonalny. Rolnicy też usłyszeli, że będzie skup interwencyjny za 1400 zł, później, że będą dopłaty do różnicy z ceny rynkowej do 1400 zł. Czy Polska może taki instrument wprowadzić? No to jest akurat naruszenie jakby wspólnej polityki rolnej, dlatego że skup interwencyjny jest dopuszczalny w Unii Europejskiej, ale ogłasza go komisja, są wydzielone centra interwencyjne. Maksymalny skup został określony na 3 miliony ton pszenicy, tej zwykłej, ale jednocześnie musimy wiedzieć, że jest jedna rzecz, która tego skupu w Unii Europejskiej nie prowadzi od wielu lat, to jest cena skupu interwencyjna, która jest ustanowiona na poziomie
sumie 101,31. To już jest historyczna kwota. I tego nikt nie zmienił. Do tego jest potrzebna zgoda praktycznie wszystkich państw członkowskich Unii. I tego się, to się na razie nie odbyło. I w związku z tym ta propozycja Polski jest po prostu wbrew polityce rolnej. Dlatego komisja proponuje wspieranie poprzez wsparcie dochodów rolników, praca nad różnymi pakietami, bo to nie narusza zasad jednolitego rynku. Jeśli by Polska zaczęła skupować to zboże, tak jak to ogłoszono, to to zboże musiałaby skupować z całej Europy. To jest po prostu kolejny wielki nonsens, który nigdy nie wejdzie w życie. Właśnie, wejdzie w życie czy nie wejdzie, bo rolnicy usłyszeli, że będą dopłaty. Teraz słyszymy z kolei ze strony rządowej, że musi być zgoda komisji. Czy to tylko było tak powiedziane, aby obiecać, a potem się wytłumaczyć, że to nie z naszego powodu nie będzie? Że mi trudno trafić za tymi deklaracjami rządu. Natomiast na bazie prawa unijnego wiem, że powszechny skup interwencyjny przy cenie przynajmniej 1400 zł za tonę nie może być prowadzony zgodnie z prawodawstwem unijnym. I on oczywiście jest realistycznie, w sposób realny nie do wykonania w Polsce. Natomiast są możliwe kompensaty utraty dochodów, na przykład producentom, którzy na skutek właśnie tej sytuacji ucierpieli i nad tym jeden pakiet już został uruchomiony. No teraz jest praca nad drugim pakietem. To są działania, które są możliwe. Natomiast propagandowo określanie tego jako skup interwencyjny to kolejny przykład niekompetencji rządzących. I pytanie oczywiście, jaki będzie budżet na te rekompensaty i kto będzie mógł z tego skorzystać, na jakich zasadach, tego też jeszcze nie wiemy. Unia Europejska wykorzystuje do tego celu tą rezerwę kryzysową. Maksymalny poziom tej rezerwy rocznie to jest około 450 milionów euro dla wszystkich różnych możliwych kryzysów. Wykorzystała już 50, z tego Polska otrzymała około 30 milionów euro. Może to te środki Polska podwyższyć z budżetu własnego o 100%, czyli te 60 milionów, o których już jest mowa. I teraz jest praca nad następnym pakietem, około 100 milionów. To są środki unijne i teraz prawdopodobnie mówi się o tym, że państwa członkowskie mogłyby dorzucić do tego nie 100, a 200%. To są tego typu środki, ale wiemy, że jeśli porównamy to nie wiadomo jaką ilość zboża, która powinna zostać zdjęta z rynku, no to są kwoty nieadekwatne zupełnie do tych wielkości, o których mówią rządzący w Polsce. Czyli tak naprawdę mamy festiwal obietnic, a mało konkretów co do realizacji. Mamy festiwal niekompetencji i hipokryzji, chcę powiedzieć wyraźnie, w tym obszarze, a rolnicy po raz, myślę, pierwszy, znaczy po raz kolejny są oszukiwani, ale po raz pierwszy nie są tak naiwni i nie wierzą w byle jakie zapowiedzi nierealistycznych propozycji rządu. Akurat ten kryzys dotknął tych najbardziej towarowych rolników i tych, można powiedzieć, najlepszych w kraju. No ja się troszeczkę temu nie dziwię, dlatego że ostatnimi laty polityka rolna i wspieranie polskiego rolnictwa zostało przekierowane i część środków, które mogłyby trafić do tych towarowych, jest skierowana na jako redystrybucja dla tych właściwie małych gospodarstw, które niekoniecznie nawet nie wiadomo, czy produkują żywność, bo ten aktywny rolnik w Polsce nie został zdefiniowany, chociaż było potrzeba. Przestrzegałem przed tym, że to może prowadzić do takiej skansenizacji polskiej wsi. No i oczywiście powoduje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, bo to ci rolnicy 30, 50, 100, 200 hektarowi zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe. I oni są w relatywnie gorszej sytuacji niż mogliby być, gdyby racjonalna polityka rolna w Polsce była prowadzona w oparciu o te wytyczne i prawodawstwo Unii Europejskiej. Tego nie ma, niestety. I teraz zbieramy tego owoce. No niestety to się tak łatwo nie rozwiąże, bo nie zapominajmy, że to wszystko też pokazuje, obnaża jakby problem konkurencyjności polskiego rolnictwa, a mamy partnera za naszą wschodnią granicą, mówię o Ukrainie, który jest bardzo konkurencyjny, który jest w stanie wojny, ale tam i nowości technologiczne, chociażby rolnictwo predecyzyjne, a także jakość gleb sytuuje ten kraj naprawdę jako jeden z najbardziej konkurencyjnych regionów rolniczych na świecie. No i otwieranie się Unii na rolnictwo ukraińskie musi być naprawdę bardzo rozważne, ponieważ my jako ci najbliżsi możemy mieć tutaj zdecydowanie największe problemy. To jest nie tylko kwestia otwierania, ale to jest kwestia właśnie poprawy konkurencyjności,
konkurencyjności polskiego rolnictwa, to jest również kwestia chociażby równych warunków konkurencji, bo przestrzeganie norm i standardów unijnych wynika, jest wpisane również w ten układ stowarzyszeniowy. Także tu jeszcze właśnie największy problem, który wystąpił, to to, że mówi się o tym, że te produkty płynące z Ukrainy nie spełniają standardów, ale na granicy zewnętrznej Unii to służby tutaj polskie, fitosanitarne, sanitarne, weterynaryjne, celne odpowiadają za kontrolę towarów i nie wpuszczanie ich na wspólnotowy obszar unijny, a tego nie było. I tu myślę, że być może poziom tego kryzysu, który teraz mamy, byłby znacznie mniejszy, gdyby chociażby te działania pilnowali chociaż naszych granic były wykonane. I tu niestety te zaniedbania są po stronie polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Dziękuję.